Dzień dobry, witamy się z wami z Przymierzalni. To miał być zupełnie inny film, ale na szybko zrobimy takie try-on w sklepie, bo jesteśmy w Medicine i wybraliśmy całkiem sporo rzeczy. Możecie zobaczyć je wszystkie tutaj. Będzie coś dla Andrzejka, będzie coś dla mnie, także... no co? Mierzymy. Dobra, i słuchajcie, Andrzejek w pierwszej koszulce. No, taka, którą mi się najbardziej spodobała, ale super, super jest ten print, słuchajcie. Mega fajnie wygląda. Czuję, że jest taka spoka jakościowa. No, kosztuje 120 zł. No. Gdyby ktoś był ciekawy, Andrzej ma na sobie rozmiar M. I 1,80 m, dobrze rozumiem. Tak. Mega fajna. Pokażę wam może jeszcze Andrzeja tak w lusterku, jak się odbija. Mm? No, mega spoko wygląda. Super. Z tym to wychodzę. No widzicie? Pierwsza rzecz i już mamy decyzję zakupową. Lecimy dalej. Kolejna koszulka w taki, słuchajcie, o delikatny wzorek, ale przez to, że jest nieslimowana, a Andrzej jest bardzo wąski w talii, to wygląda, jakby się szykował do operacji. A mi się nie podoba, że materiał jest taki cienki strasznie. Czyli co? To out. Lecimy dalej, ale gdyby ktoś był zainteresowany, to ile kosztowała? Chyba 70. 70 ziko. Kolejna koszulka. Zobaczcie, to jest mega fajne, bo to jest takie kumulowane, więc jest wypukłe, a Andrzej odwrócił się. A to na plecach też jest takie? Nie, to jest nadrukowane już. Ale tutaj też jest guma. Momentami też jest guma. Ale to jest siedem dyszek. Bardzo spoko t-shirt. Bardzo koszulka. Stąd to my się zastanawiam. Widać przód i tył, jak stoisz do lustra. Jest mega spoko. Do przemyślenia. Lecimy dalej. Tu mamy lekki niewypał. Andrzej wygląda, jakby uciekł z gimnazjum. Kasia chce wydorośleć moją garderobę i dlatego wybrałem tego koszulkę. Ale fajnie się zobaczyć, ale... No bo mam motocykl po prostu, no dlatego ją wybrałam. Ale nie, i ogólnie to jest styl taki luźny i taki workowaty troszkę, nie? Tak, taki młodzieżowy bardziej look. Yo. 8 dyszek, jakby co. No. Ale to nie dla nas. Wzór spoko, ale krój nie. Tak. Lecimy dalej. Dobra, teraz moja kolej. Nie zdjęłam spodni, ale nie szkodzi. Tutaj widać katastrofę swego rodzaju. Bardzo ładny print i uważam, że w ogóle bardzo ładny krój. Naprawdę ekstra wygląda. Ale jak widzicie, no tutaj ten materiał mi się totalnie rozchodzi. Także jeżeli jesteście regularną XL-ką, to śmiało. Jeżeli jesteście XL-ką, ale jakby mimo waszego rozmiaru wasz biust jest nieproporcjonalnie duży do reszty ciała, no to nie ma szans. Przebieram się, bo to jest po prostu dramat. Znowu nie ściągam spodni, bo nie ma sensu, żeby wam to ładnie pokazać, bo tutaj się zadziewa ten sam dramat. Jest o tyle inaczej, że to jest na gumeczkach i tutaj jest taki ten materiał jeszcze jakby podszyty, nie? Więc to na was. To nawet jakby nie robi takiej stricte szpary. No ale to powinno być, tak wiecie, ścisło ze sobą. A nie jest. A szkoda, bo te wzory są takie ładne i w ogóle mam wrażenie, że taka od razu się żywsza wydaje w czymś takim. Te kolory jakby dodają mi mojej buzi energii. Bardzo szkoda. No ale not for Kasia. I mamy pierwszy t-shirt, słuchajcie, z takim ładnym wzorkiem tutaj. Kosztuje 70 zł, więc nie tak źle. Wydaje mi się, że go wezmę, aczkolwiek jeszcze zobaczę, dlatego że za mną czeka ich bardzo dużo do tego, żeby przymierzyć jakby kolejne sztuki, więc pewnie będę musiała zrobić selekcję. Mega mi się to podoba. Jak pewnie już zauważyliście po filmach, ja albo noszę rzeczy czarne, albo takie białe lub po prostu bardzo jasne, więc to się wpisuje w moją koncepcję ubierania. Ale jeszcze nie mówię, że ją biorę, bo może tam będzie z tyłu coś, w czym zakocham się bardziej. Kolejny t-shirt. Ten już jest krótszy. Widzicie, ja mam spodnie z wysokim stanem i widać, że tu jest ewidentnie krócej. Mam bardzo ładne plecy. Ja mam taki stanik z zapięciem krzyżowym, więc będzie wam to przeszkadzało. Ale tu jest takie ładne wycięcie. 7 dyszek. Ale przez tą jej długość chyba nie jestem przekonana. Pomyślimy, bo ogólnie jakby ta część bardzo mi się podoba. Bardzo ładnie ten wzór wygląda na czarnym tle. No tylko ona jest taka, no właśnie krótka. Taka. Dobra, idziemy dalej. Klasyczny, powiedziałabym, taki prosty t-shirt. Nic specjalnego się tu nie dzieje, ale to jest ekstra. Ciekawa jestem tylko, bo to jest gumowane. No i cienko. Czy to po praniu zejdzie?
fajnie, bo ma taki dłuższy rękaw, więc te moje nieloty zakrywa. Ogólnie mega spoko, no i masz odpowiednią długość. Boję się tylko o to, czy to nie zniknie w praniu, bo ta twoja koszulka jest, ona jest grubsza, jakby gumowana, ma taki... ale ma to grubsze i do tego jakby pod spodem to jest nadrukowany ten wzór. Ale jestem ciekawa, czy to mi za szybko nie zjedzie. No i pewnie to już do suszarki to nie bardzo. Tutaj coś, w czym mam wrażenie, prezentuje się trochę jak ciocia Klocia. Dziwnie się w tym czuję. Może gdyby było czarne, to byłoby mi lepiej. Oczywiście no moja bielizna ewidentnie jakby nie do tego koloru. Natomiast tak się czuję w tym, no właśnie staro. Andrzeju, ale co myślisz? Jeszcze do lustra, to zobaczymy cię w całości. No, w sensie nie jest to złe. No tutaj nie wygląda tragicznie. Nie wygląda tragicznie, ale... Chyba nie na twój wiek jeszcze. Coś takiego jakoś nie pasi. Do mojego stylu. Niektórzy lubią taki styl właśnie, że koronki, takie sweterki, takie właśnie dzianinki, ale to chyba nie dla mnie. Mm. Idziemy dalej. No i dobra, i teraz trochę koronek, ale w innym wydaniu. No oczywiście, wiadomo, bielizna mi nie pasuje, ale ja ogólnie uwielbiam bluzki, w których jest coś takiego, że mam te ręce na wolności, ale te moje budynie w torebce tak trochę, tak trochę to przykrywa. Długość ma odpowiednią, mogłaby być może jakby... Ja nie lubię mieć rzeczy dopasowanych, ale z drugiej strony do czarnych spodni, jakbym sobie to tak włożyła, to myślę, że mega spoko mogłoby to wyglądać. Z tyłu jest taki guziczek, także ona się odpina. No i ten przód się pięknie prezentuje, w sensie bardzo ładnie. Wiadomo, no moja bielizna do tego teraz nie pasuje. I zobaczyłem czerwoną metkę, to chyba promka jakaś. Bo to jest wyprzedaży. No. Więc myślę, że mamy tutaj zielone światło na zakup. Ale mam jeszcze taką w kolorze czarnym. Także zobaczymy, czy wezmę jedną z nich, a może dwie. Się okaże. Czarny wydaje mi się, że prezentuje się lepiej, ale to może być wynik tego po prostu, że to się tak nie odznacza, więc wiecie, nie rzuca się w oczy i wydaje się, przepraszam, wydaje się to bardziej spójne. Mega mi się podobają te rękawki, naprawdę, uważam, że są bardzo urocze. Tutaj jest tak luźniutko, także czuć przewiew. No i ten przód jest przepiękny. Kosztuje 60 zł, bo to jest z wyprzedaży. Ciekawe, ile kosztowała wcześniej, bo w sumie te poprzednie t-shirty... 39, jakoś tak. No, pewnie jakoś tak. Mega spoko. Czarną wezmę na pewno. Nad białą się chyba jeszcze zastanowię. Ale ta mi się mega podoba. No urocze to wygląda. W sensie taki coś innego się dzieje przy tej buzi, nie? Takie mam wrażenie. Także tak, idziemy do kasy. No i przychodzę do was się pożegnać. Dajcie znać, czy te ubrania się wam podobały, coś wam przypadło do gustu, a może nie. Bardzo czekam na wasz odzew w komentarzach. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnym filmie.